Dobra, witajcie. Dzisiaj mamy klejenie PVC z profilem aluminiowym. Mamy tutaj wyjściową próbkę, zobaczcie jak wygląda. A tu jest próbka po teście kataplazmatycznym. Zobaczcie wygięcie PVC, jak to przy 85 stopniach, a nie było żadnego obciążenia. Dlatego, tak jak tu widzicie, jeżeli miałoby być PVC stosowane, gdzie może się nagrzać powyżej tych 80 stopni, no to albo w zasadzie nie jest zalecane. Tutaj także jest jedna rzecz, którą wyjdzie na testach. Zobaczcie nierówność kleju, czyli tutaj nie mamy całej tej powierzchni sklejonej. Tutaj mamy już większość, także ten rozrzut wytrzymałości będzie o wiele większy, to zobaczymy, ale jest to pierwszy z testów, który nam powie o tym, że jak mamy przygotowywać powierzchnię do kolejnych testów, w tym wypadku aluminium z PVC, ponieważ będziemy mieć tych profili więcej, ponieważ one pójdą na poklejenie typowo do laboratorium, żeby mieć 100% pewność co do przygotowania powierzchni, dlatego zrobimy tutaj wstępny test, a potem już zrobimy kolejny i tu z tego klejenia będzie ponad 50 próbek. Mamy po dwa profile sklejone na każdy test. No to jedziemy. Próbka numer 19. Mamy klej, co jeszcze wcześniej nie powiedziałem, EZA 1015 WHT, biały. No ze względu na kolor tego PVC, żeby było w momencie, kiedy wypływka, od razu będzie robiona pachwina w tym wypadku. Znaczy u klienta. Próbka 19, PVC z aluminium. Sto siedemdziesiąt jeden i pół, dwudziesta. Dobra. 136, 122, próbka 23, 177,5, próbka 25, mamy aluminium plus PVC ze szlifowaniem i AP1 na aluminium. Sto dziewięćdziesiąt cztery, sto osiemdziesiąt dziewięć i pół, próbka numer 28. Tutaj mamy już aluminium plus PVC przeszlifowane za AP1 po teście kataplazmatycznym. Te wyniki tutaj także powinny być w tej kolumnie. 182, próbka numer 29 po teście kataplazmatycznym z szlifowaniem. 190,5. Teraz już nie będziemy w osobnym filmie tego robić, ale zrobimy. Mamy znowu tutaj te dwa same materiały, czyli PVC 3 mm, jednak mamy grubość kleju 0,5 mm oraz aluminium już nie w profilu takim tamtym 2 mm, tylko mamy 0,5 mm aluminium. 31 próbka. 133 kilo. 115. Aluminium PVC, próbka po teście kataplazmatycznym. Próbka 34. 155. Próbka 35 po teście kataplazmatycznym.
to 49, próbka 37. Mamy aluminium z PVC, szlifowana i dodatkowo aluminium AP1. Jest 137, próbka numer 38. To 41, próbka 40, 144 i ostatnia próbka 41, 155. Tutaj przy tych próbkach, tak jak widzicie, za każdym razem został zerwany materiał. Klej jest w zupełności aż nadto wystarczająco wytrzymały. Na pewno się trzeba przeszlifować, ale producentowi, który będzie kleił tego typu elementy, będzie zaproponowane, żeby zmienił materiał, jeżeli element będzie rzeczywiście na dworze i będzie mógł się nagrzewać do tych 85 stopni, ponieważ może być deformacja, zwłaszcza jeżeli będą jakieś naprężenia i ten materiał po prostu będzie się wyginał i wybrzuszał.